Suszarka do rąk Merida Turbojet należy do grupy suszarek Merida Turbo. Uruchamiana automatycznie czujnikiem zbliżeniowym, suszy ręce bardzo silnym strumieniem ciepłego lub nieogrzanego powietrza. Obudowa ze stali nierdzewnej nadaje suszarce elegancki wygląd i uodparnia na akty wandalizmu. Suszarki Merida Turbojet występują w trzech wersjach kolorystycznych. Suszarka z obudową ze stali nierdzewnej, malowanej proszkowo na biało, symbol EIB-102. Suszarka z obudową ze stali nierdzewnej matowej, symbol EIM-102. Suszarka z obudową ze stali nierdzewnej polerowanej, symbol EIP-102. Tylna ścianka suszarki wykonana jest z wysokiej jakości tworzywa ABS. Zaleca się użycie załączonych dystansów antywibracyjnych. W opakowaniu suszarka, 4 kołki, 4 wkręty z podkładkami, 4 gumowe dystanse antywibracyjne, klucz imbusowy, instrukcja montażu i obsługi, szablon montażowy. Przed montażem suszarki należy odkręcić śrubę transportową. Następnie należy zdjąć obudowę suszarki, odkręcając śruby po bokach urządzenia, posługując się załączonym kluczem imbusowym. Zdejmując obudowę należy zwrócić uwagę, aby nie uszkodzić elementów wewnątrz suszarki, nie pobrudzić i nie porysować stalowej pokrywy. Suszarka powinna być zamontowana na wysokości co najmniej 40 cm od półki, blatu czy innego elementu wyposażenia. Przy montażu należy zwrócić uwagę na powierzchnię odbijające światło, mogące zaburzać działanie czujnika zbliżeniowego i powodować samoczynne włączanie suszarki. Posługując się szablonem montażowym, należy zaznaczyć położenie 4 otworów pod kołki montażowe o średnicy 8 mm. Suszarka ma 2 dodatkowe otwory montażowe dające wzmocnione mocowanie. Zaleca się podłączyć urządzenie do zasilania przez otwór w tylnej części obudowy. Możliwe jest również zasilanie suszarki za pomocą kabla sieciowego z wtyczką, który jest fabrycznie wyposażony. Urządzenie uruchamia się automatycznie. Dłonie należy umieścić pod dyszą wylotową suszarki w zasięgu działania czujnika zbliżeniowego. Właściwe położenie rąk podczas suszenia pokazuje niebieskie światło LED. Suszarka suszy ręce w kilka sekund i wyłącza się po około 3 sekundach od zabrania rąk. Suszarka ma zabezpieczenie przed zbyt długą pracą i wyłączy się samoczynnie po kilkudziesięciu sekundach, nawet gdy ręce będą w obszarze działania czujnika zbliżeniowego. Suszarka wyposażona jest w rozwiązanie pozwalające oszczędzać energię. Można wyłączyć grzałkę, której moc wynosi 1250 W. Suszarka suszy wtedy ręce nieogrzanym powietrzem. W suszarce można ustawić zasięg pracy czujnika zbliżeniowego, maksymalnie do 15 cm. Opcjonalnie można zamontować w suszarce Turbojet filtr HEPA. Wymagany jest montaż adaptora filtra. Adaptor i filtr są dostępne w ofercie Meridy. Należy zdemontować osłonę mechanizmu i w jej miejsce zamontować adaptor filtra HEPA. Następnie należy założyć filtr HEPA i przykręcić wkrętem. Filtr HEPA jest bardzo istotnym elementem suszarki. Filtrując z powietrza kurz, a także bardzo drobne cząstki, takie jak drobnoustroje, alergeny, smog, wpływa na jakość powietrza w otoczeniu, jednocześnie chroniąc mechanizmy suszarki przed zanieczyszczeniem. W związku z tym filtr HEPA wymaga okresowej kontroli. W pomieszczeniach o bardzo dużym natężeniu ruchu raz na miesiąc. W pomieszczeniach o standardowym natężeniu ruchu raz na 3 miesiące. W pomieszczeniach o niskim natężeniu ruchu raz na 6 miesięcy. W przypadku stwierdzenia zużycia filtra należy go wymienić na nowy. Filtr HEPA nie może być czyszczony i ponownie używany. Używanie suszarki do rąk z nadmiernie zabrudzonym lub zatkanym filtrem prowadzi do uszkodzenia urządzenia. Suszarka znajduje szerokie zastosowanie w toaletach o dużym natężeniu ruchu. Na przykład na lotniskach, na dworcach kolejowych, w galeriach handlowych, na stadionach sportowych.